fajnie jest widzieć ludzi, którzy się uśmiechają. Star Drive to coroczna impreza organizowana przez Klub Zabytkowych Mercedesów Polska. Na pewno ciekawe jest to, że mamy 11 pojazdów zarejestrowanych, a dotarło 13 pojazdów przedwojennych na nasz lot finalnie. Mamy też rocznicowe auta, chociażby W113 Pagoda czy W100 600 model 60 lat. Można dużo zwiedzić, dużo zobaczyć i przebywać z wspaniałymi ludźmi, z pasjonatami, którzy kochają te samochody, no bo jak nie kochać takich wspaniałych eksponatów. Drugi tydzień jesteśmy w podróży. 1650 km zrobiliśmy. Samochód się bardzo dobrze spisuje. Nowsze były holowane, a nasz chodzi. Wszystkie dokumenty związane z samochodem do 71 roku mam w posiadaniu. I tutaj właśnie jest tabliczka, która dokumentuje to, że to auto jest pierwszym wyprodukowanym Mercedesem jako kabriolet. Tak naprawdę przebywanie wśród ludzi z tą samą pasją, dzielących pasję, dzielących chęć podróżowania, podziwiania. Atmosfera, ludzie. Tego już nie idę zmienić i to już jest we krwi, to jest już jak nauka. Nie mogę naliczyć, tak dużo byłam na tych rajdach. Przepięknie. 4, 3, 2, 1, poszło! A żeby nam się wszystko zgodziło, żebyśmy dojechali w odpowiednim czasie, w odpowiednie miejsce. Jak jesteśmy na Star Drive, to po prostu spotkanie z przyjaciółmi, z kolegami, którymi się widzimy raz w roku, jest po prostu oczekiwane przez 12 miesięcy. Auto jest stare, ma 67 lat. Przez ostatni miesiąc niestety dało popalić, ale dojechaliśmy na kołach z Gliwic. Myślę, że będzie super. Jesteśmy na Star Drive pięknym, w pięknym miejscu. Dostaliśmy za zadanie policzyć wszystkie lampy, które są na tej maszynie. Jest tych opraw kilkadziesiąt. Jest to trudność, bo naprawdę są w różnych miejscach, w różnym kształcie. I fajnie to wychodzi, bo każda załoga wpisuje inne wyniki, czyli zadanie działa. Do zobaczenia. Mieliśmy ciężką przeprawę, bo trzeba było tutaj ponad 15 km przyjechać. Świetna trasa, świetna pogoda, świetna na razie organizacja, ale nie wolno za wcześnie chwalić. Także poczekajmy do końca. Pisałyśmy na maszynie, ponieważ zawodowo zajmujemy się pisaniem, to naprawdę to chyba moja przyjaciółka się zajmuje, także to było zadanie dla niej. To akurat było bardzo proste, tak. Od małego pasjonowała mnie ogólnie motoryzacja, ale właśnie jak pierwszy raz wsiadłem z starszego Mercedesa, to poczułem, że to jest właśnie dla mnie. Ta mechanika, która mnie otacza, to, że tak czuję ten samochód, no i cóż, to trzeba po prostu poczuć sercem. Czym się różnią te stare Mercedesy od nowych? Z drugiej strony uwielbiam w Mercedesach to, że jak ja wsiadam nawet do najnowszego EQS-a, to czuję się jak u siebie, bo tak naprawdę wszystkie manetki, wszędzie włączam światło, a odpalam silnik, to wszystko jest tak samo. Biegi zmieniam przy kierownicy, to jest niesamowite. I to zawsze ceniłem w Mercedesie, taką konsekwencję i utrzymywanie właśnie takiej ergonomii kierowcy. Wszyscy są po prostu cudowni i myślę, że to jest zasługa tego, jakimi samochodami jeżdżą.
Mercedesami. Sobota jest zawsze dniem, kiedy prezentujemy załogi w jakimś takim specjalnym miejscu, jak dzisiaj na Konińskim Rynku. Załogi przebierają się w stroje. Najczęściej są to stroje z epoki i naprawdę one wkładają w to bardzo dużo wysiłku. Wiem, że niektóre załogi potrafią kilka miesięcy w przód już kompletować ubiór, żeby czymś zaskoczyć jury na kolejnej imprezie. To jest styl, my jesteśmy córkami Jane Fondy, ja jestem Angelika, a koleżanka jest Jessica. A tak wpadliśmy prosto z Cannes, zobaczyć co w Koninie słychać. Poznaliśmy się na Star Drive'ie w Poznaniu i od tamtej pory już jeździmy razem na wszystkie Star Drive'y. No, a wcześniej niestety nie wiedziałem, że na świecie istnieje taka piękna kobieta. Mercedes. Towarzystwo. Towarzystwo. Samochody piękne. O kobietach nie wspomnę. No miło spędzony czas. Co roku jest w innej miejscowości, czyli poznajemy Polskę. Ja sobie w ogóle nie wyobrażam, żeby nie przyjechać.